Nie interesujesz się polityką? Myślisz, że nigdy nie trafisz do sądu? Żaden z moich klientów i klientek nie myślało, że tak to się skończy. Demokracja to system, który szanuje prawa grup mniejszościowych. A grupy mniejszościowe to nie tylko geje, lesbijki, osoby starsze, niepełnosprawne, to również narodowość, rasa, pochodzenie etniczne. Przesłanki, które często w dyskursie obecnej władzy rządzącej nie są akceptowalne. Słyszę komunikaty, wręcz instrukcji dyskryminacji. Jak zareaguje na to sąd? Jak wymiar sprawiedliwości odpowie na zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do dóbr i usług, w edukacji? Takich spraw jest naprawdę wiele. I musimy walczyć o niezależne sądy po to, żebyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie w naszym kraju.